Cześć wszystkim, zapraszam na losowanie grup już czwartej edycji turnieju siatkówki plażowej imienia Tomka i Damiana w Nowoszycach, które się odbędzie już za tydzień, 27 czerwca. Żeby nie przedłużając, przechodzimy już do losowania i w losowaniu, tak jak co roku, mamy rozstawione cztery drużyny, które w zeszłym roku wygrały swoją grupę i doszły do fazy pucharowej. Będziemy je losować do grupy A, B, C i D. W tym roku są to drużyny Szczepanka, czyli zwycięzcy z ubiegłego roku, Kadłuba, Stary Kuźni oraz drużyny ze Wrocławia, którą w tym roku zagrał jako Aktimel Team. Dobrze, to mnie przedłużając, już zaczynam losowanie. To jest losowanie pierwszej drużyn, czyli tych rozstawionych. Losujmy, dobrze. Żeby nie było. Dobrze, ok. Pierwsza drużyna Kadłub w grupie A, czyli chłopcy będą musieli szybko stanąć. W ubiegłym roku nie byli pierwszy raz na turnieju, zarazem im drugie miejsce, także mam nadzieję, że będą trzymać poziom i w tym roku też pokażą, na co ich stać. Dobrze, losujemy pierwszą drużyna do grupy B. Do grupy B, ok. To jest drużyna Aktimel, czyli to jest drużyna, którą w zeszłym roku występowała pod nazwą ze Wrocławia. Dzisiaj to jest drużyna Aktimel. I to można tak w skrócie powiedzieć, że to jest samo elita śmietanka, krem de la krem gminy Leśnica. Tam są chłopcy z Lichyni, z Dolny, nie z Dolny, nie przepraszam, z Lichyni, z Polędy, z Kadłubca. Także jest ciekawe, jak w tym roku zespiszą. W ubiegłym roku mieli czwarte miejsce. Ciekawe, czy potrenowali i w tym roku będzie lepiej. Ok, dobrze. Losujemy dalej. I mamy Starą Kuźnia, naszych kolegów z Spotkiem Dzierżyna Koźla. W ubiegłym roku według mnie chyba grali jedna z najfajniejszych siatkówek i mieli po prostu pecha, że w półfinale trafili na drużynę lepszą, czyli na Szczepanek, i to już też bez losowania. W grupie D grał Szczepanek, czyli zwycięzca z ubiegłego roku. Drużyna, którą pokonała klasa i praktycznie nikt im nie mógł zagrozić w ubiegłym roku, także tak wyglądał pierwszą nasze rozstawienie A, B, C i D. I teraz rozstawimy już pozostałe 14 drużyn, które trafią poszczególnie do wszystkich grup. Dobrze, rozstawimy. Mamy drużyna ze Szczelec Opolskich. To jest nową drużyna, którą mi zgłosiła Paulina Materla. I to jest właśnie fajnie w naszym turnieju, że co roku są jakieś nowe drużyny, które pokazują jakąś nową jakość. Są nowi siatkarze, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Także Szczelce zagrają za Kadłubem, czyli derby gminy Szczelce Polskie. Losujemy dalej. Losujemy dalej, ok. Mamy Leżak Team. To jest drużyna, którą u nas była już we wszystkich edycjach, we wszystkich trzech edycjach. Oni zawsze byli pod nazwą Olszowa, w zeszłym roku ich jednak nie było, ale cieszę się, że w tym roku znowu będą. Nasi koledzy ze gminy Ujazd, oni się teraz fajnie nazywają Leżak Team, czyli drużyna ze Olszowiem. Zostajemy kolejnych. Ok, momentu. Są to Łaziska. Drużyna, którą właśnie, i to już 100% była we wszystkich edycjach naszego turnieju, praktycznie można już im dać honorowe obywatelstwo Nowoszyc. I zagrałem ze Starą Kuźnią. Losujemy dalej. I do Szczepanka trafią Jemielnica. Czyli już widzę, że to będzie bardzo mocny pojedynek w grupie D. W okolicach po 13 na pewno to będzie. To już będzie bardzo ciężką grupa. Jemielnica, Szczepanek, Jemielnica. Ja tu mam taką małą ściągawkę ze wszystkimi drużynami, co jeszcze kto tam właśnie trochę napisał. Jeśli chodzi o Jemielnica, oni nas rozbyli i grali też naprawdę bardzo fajna siatkówka, mają dobrych zawodników i no już się cieszę na ten pojedynek, tak powiem szczerze, jako sympatyk piłki plażowej, że Szczepanek, Jemielnica to na pewno będzie dobry szpil. Dobrze, prosimy dalej. Już teraz trzecie drużyny i to już jest drużyna Mieszanów, czyli po raz chyba trzeci już będzie drużyna fanów siatkówki, którzy nie mają jakby
swoich właśnie, swojej drużyny i po prostu oni grają zawsze pod moim szyldem, ze mną grają. Ja teraz nic innego nie robię, nie śpię, no to zmienia siatkówka, także mam nadzieję, że oparujemy to i w tym roku będzie lepiej niż poprzedni. Dobrze, to losujemy kolejną drużynę. Teraz już do grupy B. Jest Aktimel Leżak Team. Dobrze, okej. Okay. To są Nogowczyce, czyli drużyna najlepszych zawodników z Nogowczyc. Tak najlepszych to przynajmniej mnie tam nie ma. Przynajmniej tam nie ma, ale dobra, okej, okay, no pewno swoje drużyna, wiadomo, to taki żart na rozluźnienie. Nogowczycy są w grupie B, są tam trzecią drużyną. Zagrają z Olszową, czyli derby gminy Ujazd oraz z Aktimelem, czyli z gminą, gminą Leśnica. Dobrze, nazwijmy kolejną drużynę. Dobrze, o, dobra, okej. Okay. To jest drużyna teatralnia. To jest bardzo ciekawa nazwa tej drużyny, bo to jest drużyna z Rozmierzy, teatr z Rozmierzy. Serdecznie polecam ten teatr. To jest amatorski teatr, w którym grają naprawdę bardzo fajne przedstawienia po śląsku. Oni będą u nas pierwszy raz, oni później też będą występować u nas na festynie w Nowowczycach, także też serdecznie zapraszamy na nasz festyn. A będziemy mogli tutaj sprawdzić, jak nam siatkówka prażowo. Oni będą u nas pierwszy raz, podobno taką tajemnica poliszynela, że oni teraz nie chodzą na próby i no grają cały czas siatkówka, że podobno już jakieś nawet próby na boisku siatkówki mieli, także jest dość fajnie. Fajnie, że obcy tu nie jest najważniejsze. Dobrze, losujemy dalej. O, i tu jest kolejna mocna drużyna, Gąsiorowice. Gąsiorowice z Niemienicą i ze Szczepankiem. Czyli, kurczę, bo pan, to jest chyba najsilniejsza grupa. Gąsiorowice to jest zwycięstwa pierwszego turnieju siatkówki piłkarzowej, który się odbył w Nowowczycach w 2012 roku. Co roku u nas są, co roku prezentują bardzo wysoki poziom, także w tym roku no, już we grupie praktycznie będą mieli dwa trudne mecze, także grupa D to jest już taką grupa śmierci, że trafi w anioł. I dobrze, i losujemy ostatnie cztery drużyny. Dobrze, jest Łonoki, drużyna Łonoki. To jest drużyna, którą zgłosiła Dzioła z Nogowczyc i zagrał ze swoimi znajomymi, także ciekawie jak w Nogowczycach Dzioła wygląda w siatkę, ale mi się wydaje, że jak najlepiej grają i tutaj już jest praktycznie grupa gotowa. Z nami zagrają ze Szczęcami oraz ze Kadłubem. Także to bardzo ciekawa grupa. Zobaczymy jak to wyjdzie. Po małych problemach natury technicznej, jednak niestety w takim coś pierwszy raz zdarzyło. Wracamy do losowania. Jeszcze trzy drużyny są do rozlosowania, to także dostajemy dalej. Ostatnią drużyną do grupy B jest drużyna blisko mojemu sercu Zdolny. To są praktycznie honorowi obywatele Nowowczyc. Biorą udział w naszym turnieju już od pierwszej edycji. Rozmieli czwarte miejsce w pierwszej edycji. We drugiej edycji turnieju mieli trzecie miejsce. Także zawsze są wysoko, zawsze są z nami. Co mnie osobiście bardzo, bardzo cieszy. Tutaj zagrają z Nowowczycami, z Olszową i ze swoimi ziomkami ze gminy Leśnica. Dobrze, losujemy dalej. Dziewkowice. Ostatnia drużyna do grupy C jest Dziewkowice. Ja sobie na moja ściąga obejrzałem. Oni byli z nami dwa razy. Myślę, że to jest drużyna, którą była za tych drużyn, które były u nas dwa razy, to chyba najlepiej grała siatkówka i jeszcze nie miała, jeszcze nikt nie wyszła z grupy. Chociaż naprawdę grałem bardzo fajną siatkówkę. No w tym roku będą mieli też ciężko, bo są ze Łaziskami, ze Teatralnią i ze Starą Późnią. Także bardzo mocna grupa C. Zobaczymy jak będzie. I ostatnia drużyna do grupy D to jest drużyna z Chekła. Co mnie też cieszę, że będzie drużyna z Chekła. To są nasze ziomki z lasu. Później na tym turnieju, jakby nawet trochę dłużej zostali, zawsze mogą piechty przez las wrócić do siebie, do chałupy. I tu zagrałem w bardzo mocnej grupie. Ze Szczepankiem, ze Jemielicą, ze Kąsiorowicami. To rozlosowaliśmy wszystkie 16 drużyn. Ty jest taka mała pomyłka, bo ty jesteś piąta drużyna wpisana, bo tak jak wcześniej na początku powiedział, że drużyna z Farskiej Kolonii będzie grała z nami. Także jest 16 drużyn, jest 16 drużyn rozlosowanych. W grupie, zaczynamy tak jak tradycyjnie, grupa A i grupa B w swoje mecze od godziny 10 do godziny 13.
i grupa C i grupa D grą od 13 do 16. To oczywiście są nasze wstępne założenia. Oczywiście wszystkie jeszcze szczegóły jeszcze będą podane, będą wcieknięte na osobnych zdjęciach. Także, żeby każdy wiedział, o który będzie grać w swoim mecze. Wiadomo, że to jest piłka siatkowo, plażówka, to nie są reguły jak w piłce nożnej. Tu mogą być małe rozpiętości, jeśli chodzi o mecze, mogą być dłużej grane, mogą być krócej grane. Ale to jeszcze wszystkie szczegóły będą jakby też wrzucone na bieżąco na Facebooku. Z ważniejszych informacji, oczywiście moment, tak jak co roku, mamy wpisowe 5 zł za zawodnika, 4 osoby są w polu, ilość zawodników rezerwowych jest nieograniczona, także idziemy z całą familią ze sobą i u nas też pograć. Z tych ważniejszych rzeczy to już jest chyba wszystko. Już tak na szybko skomentując te grupy, w grupie A Kadłub, Szczelce, moja drużyna i drużyna Unoków. Także tu jest ciekawo, będzie drużyna, taki pojedynek gmina Szczelce na gmina Ujazd. W grupie B będzie Aktimel, Leżak, Nowoczyce i Dolna. Tu jest znowu pojedynek gmina Ujazd na gmina Leśnica. Tu są w grupie C, jest Starokuźnia, Łaziska Teatralnia i Dziwkowice. Także to jest bardzo ciekawa grupa, praktycznie z każdej strony województwa polskiego. Też cieszę się, że nasz turniej był taką renomą. Oraz tu jest grupa D. Mi się wydaje, że to jest chyba najtrudniejsza grupa, można powiedzieć taką grupa śmierci, jak zagrają Szczepanek, Imenica, Gąsierowice i Hekło. Cztery dobre drużyny, cztery drużyny, które już w przeszłości praktycznie Szczepanek zwycięzca z ubiegłego roku, Gąsierowice zwycięzca z pierwszej edycji turnieju, Imenica, Hekło też super grają w siatkówkę. Także to by było na tyle. Ja jestem ciekawy, ile ludzi ten film obejrzy, ale zawsze dowolę ten film, żeby nie było, żeby jakieś przekręty to robiłem przy losowaniu. A mi się wydaje, że to też jako zawodników jest lepiej, żebyście wiedzieli wcześniej, o której grą się te mecze, żebyście po prostu nie musieli czekać długo na swoją kolej. Dopóki my też w Nowoczycach mamy jedno boisko, jak powstanie może drugie boisko, to wtedy równolegle będziemy mogli grać i losowanie przeprowadzać już też na miejscu. Ale wiadomo, że logistycznie tak jest chyba najwygodniej i do nas. Także ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmiku, serdecznie Wam dziękuję za to, że chcecie brać udział w naszym turnieju. Szykujcie forma, bo praktycznie już tydzień szybko zleci i będę sobie jeździć w Nowoczycach. Trzymajcie się, cześć!